siema, hejos, małe tankowanie i wypad ścigiem. Założyć kask na enduro, bo nie przygotowany, nie miałem mocowania do kamery tamtym. Ale tak to cały ubrany jestem, dobrze na ścigacza, oprócz kasku. Bez powodu wyjechałem tym ścigaczem. Chciałem popróbować go wyrwać na koło, ale powiem wam, że obawy mam z tego względu, że po prostu on jakoś tak nagle przyspiesza, jak dostanie obrotu. Wyrwania. Ostatni raz na kole nim latałem 8 lat temu. Ale jak teraz ostatnio Jarek mi dał się przejechać i wyrwałem jego MT-10 na koło, to mi się to spodobało. Aż żałowałem, że te blokady ma wszystkie powłączane i nie można dłużej pojechać. No zobaczymy, co to wyjdzie. Na nowej gumie teraz, jeszcze nie jeżdżonej nawet, oponę z Jimoto załatwiłem. Podobno najlepsza opona, jaka jest na rynku. Sporta. Aż mam stracha, powiem wam, ale spróbuję. To pajączek sobie zrobił. No, dawno nie jeździłem. Cezary popsuty miał motocykl. Tacper popsuty. Tacper dopiero w przyszłym tygodniu pewnie odbierze. To się dowiedziałem wczoraj, że u nas było już zakończenie sezonu motocyklowego pod koniec sierpnia, na którym no nie byłem. Ciekawy jestem, czy będę miał na tyle odwagi, żeby go wyrwać. I z jakiego biegu, z jedynki czy z dwójki? Wcześniej na jedynce latałem. Oj, powiem wam, piona fajnego miałem. W ogóle
fajnie, bo jest siedzisko pasażera, jest takim jak gdyby ogranicznikiem.
jeszcze go wyżej trochę podnieść. No dobra, w powrotną drogę też. Właśnie tu chciałem przyjechać. No i tutaj jest ta fajna droga właśnie do Willi. No się odważyłem, patrzcie. Kto mi kibicował? No słuchajcie, no wszystko zaczęło się od tego, no że Jarek dał mi tą MT-10 i mówi dawaj na koło, dawaj, no i to mi się spodobało, tylko że on tam wszystkie blokady miał powłączone i słabo było, nie mogłem tego wyrwać, znaczy no wyrwałem, ale zaraz opadało, a to fajnie idzie cały czas, postaram się dłużej przejechać pierwsze śliwki rubatycji. No, można go jeszcze wyżej. No, zakres gazu to tutaj jest naprawdę duży. Koło już trochę zjechane, nie za dużo. No, zobaczcie jeszcze tutaj w ogóle. Ojej. Nówka sztuka. No i co, słuchajcie, kto we mnie wierzył? Przyznać się tutaj bez bicia. Jak wam mówiłem, że już kiedyś śmigałem na tym, na kole, ale to było dawno, 8 lat temu. I ten gaz był taki bardziej, jak gdyby, no, stabilniejszy, bo no, teraz jest trochę zrobiony ten gaźnik na takiego potwora. To kto się przejedzie, to zobaczy, że to jest inny już Fireblade. Nie, no muszę wam powiedzieć, że ten pierwszy raz, no to no miałem cyka. Miałem cyka. Ale chyba kamera daje odwagi, nie wiem. No nie, no w sumie co, no obawiałem się tylko po prostu tego nagłego wyrwania, po prostu, że zmieni obroty czy coś takiego. A tak to nie, tak to się nie obawiałem. No, także teraz powrót i następne gumowanie. Może te gumy wyjdą jeszcze dłuższe. Tymczasem. Ale opona zawodowa jest. Na tamtej bałbym się, że się uśliznie, bo naprawdę uślizgi tam takie szły. A ta guma to się trzyma drogi. Dobra guma to podstawa. Mm.